Jeśli mogę zapytać o Taniec z Gwiazdami, była pani tam jurorem przez kilka miesięcy. Jak pani wspomina ten czas, aktorka, która nagle trafia do programu stricte show biznesowego, czy to było łatwe, trudne, jak pani to teraz odbiera? To było bardzo trudne, bardzo dla mnie trudne, kuszące z powodów finansowych i takiego wyzwania, ponieważ było to jakby takie zdarzenie i też taka przestrzeń, o której nie miałam w ogóle zielonego pojęcia, więc jakby na tym usiłowałam, poproszono mnie, żebym była jurorem od tak zwanego też od emocjonalności i od takiego wrażenia, to znaczy, żebym oceniała to, co aktorzy wrażeniowo wnoszą w taniec. Więc to było pokrewne z tym, co ja umiem i robię, czyli jeżeli miałam oceniać ekspresję i środki wyrazu, którymi się posługiwali tancerze, to umiałam to robić. I nawet nie wiem, czy ten taniec, jakby jeżeli jest coś, co nam robi wow, bez względu, czy to robią amatorzy, czy to robią profesjonaliści, czy to człowiek albo na to reaguje, albo nie reaguje. Więc jak gdyby to było bardzo ciekawe zdarzenie. Byłam tam jedną edycję i myślę sobie, że dobrze, no bo to taki jakiś nowy rodzaj. Nie mam poczucia, że się coś nagle zawaliło w moim życiu przez to, że byłam jurorem. Ja współpracuję z tak zwanym losem. Jeżeli los z jakiegoś powodu zdjął to z anteny, to znaczy, że miałam być tam jedną emisję, za co dziękuję producentom i losowi, bo mi to, że tak powiem, otworzyło jakąś tam klapkę w głowie, jeszcze dodatkową.